rend, slaughter, devour your enemies. There is no other way to survive. You cannot escape your hunger. Warriors of Purgatory. Rend, slaughter, devour your enemies. There is no other way to survive. You cannot escape your hunger. Warriors of Purgatory. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cześć sobie, cześć Pasku, cześć Pan Vermilion, cześć Sebastianie. Miałem chwilę zwłoki, bo jak zwykle, że RPG-owe kasenki mnie bardzo przytłoczyły tym, ile będą trwać. To jest standardowe. Nie no, mam pół godziny przecież, wyrobię się, prawda? Prawda? Zaiste nie wyrobił się. Ale to chyba nie jest nic nadzwyczajnego, to jakieś witam. Nie jest to też początek Persony 4, gdzie czeka się dosłownie jakieś półtorej godziny, żeby móc łaskawie w ogóle podejść do gameplayu. Ale jakoś dużo daleko nie było, zwłaszcza jak na to, że nawet skipowałem dialogi Metapoero. Też dzisiaj jestem bez kamerki, bo jak zwykle kamerka stwierdziła, że ona dzisiaj nie kooperuje. Czemu to tak mało pon na pośladkach? Nie kwestionuj. Może lubi jeździć dubą po sadce? Pomyślałeś o tym? A co myśmy ostatnio robili? To jest dobre pytanie.
Wyjaśnienie są manty. No, już mi tłumaczyli. Manta odgrywa ważną rolę w walce. Tak, domyślam się, biorąc pod uwagę, ile skilli można z nich nabyć. Dobrze, nie ma opon na brzuchu. Mięsień piwny jest bardzo cenny. Ser jest zastępowana w amunicja. Dobrze wiedzieć. Aż pójdę zobaczyć, czy jest godna uwagi. W sumie pytanie, czy ja na pewno chcę ją kupować. Jest niby silna, ale nie jestem pewien, czy ja ją chcę kupować, bo po pierwsze potrzebuję kasy na manty, po drugie rzadko jestem w swojej ludzkiej formie. Więc chyba sobie spasuję na razie. Mogę się trochę obkupić w jakieś przedmioty na statusy, żeby poza walką się ich pozbywać. No ale poza tym chyba na razie dam sobie na wstrzymanie. Kes. Nie podoba mi się istnienie statusu klątwy. Punishment Sleep. Kamyków raczej nie będę kupował i kamyków pochodnych rzeczy. No dobra. Gdzie myśmy się mieli udać? To jest w tej chwili chyba najważniejsze pytanie. Czy możemy jak w każdym porządnym RPG-u i spać? Nope. Kończymy ich sobie w pełni jeden, póki nie wchodzę do internetu. Taka jest zjadliwa. Jeżeli musisz zignorować bardzo duży aspekt gry, żeby była dobra, to coś poszło nie tak. Ale może to tylko ja. Czekaj, Gail, możemy ufać Gina, nie. Nie powinniśmy walczyć, jeżeli nie potrzebujemy. To przynajmniej dobry pomysł. Zdaje się, że masz dużo przyjaciół, Seth. Może? Bardzo się cieszę. Trzeba cenić swoich przyjaciół. Gameplay nie istnieje, folder, kiedy dopiero w czwartek game makekolwiek sens. Znaczy nie miałem problemu, pamiętam Ben jeden, że nie czułem, że mam jakieś sensowne chipy, które się dało używać. Właśnie nie macie się nie wie o tym, gdzie jest Sera. I całe nasze szczęście. A więc negocjacje się powiodły. Pamiętaj, że stanął się naszymi wrogami. Niech stali osłabią Maribel. Jeśli to możliwe. Przyjaciela? Przyjaciela? A co? To nie znam. Jak bardzo krawędziowym można być. Jestem już z mojej lepkiej, no mam 4 kody w folderze. To nie jest tak, że trzeba mieć tylko jeden kod w folderze. Jeżeli przeciwnicy będą się bać, to należy ich zjeść, dzięki. Ja bardzo często mieszam kody i nie czuję, żeby to stanowiło jakiś ogromny problem, powiem szczerze. Wszystko zależy od tego, jak silne chipy mamy jak tako. Hej Seth, nie musimy walczyć Gina na pewno? Chyba? Dopóki nie włoży nam noża w plecy? Czemu ona tak lubi tą kobietę? Czy to przez ten cały smutek? Ten moment, kiedy smutek jest czymś na tle dobrym, że zaczyna się fanboyować przez to? Zgadzam się z grupą. Może powtarzam tylko to, co mówi pani Ergila, ale nie chcę brać udziału w rzezi. Czy nie możemy tego uniknąć, czemu nie? Czemu anioł nie może samemu znaleźć tej czarnowłosej dziewczyny? Czy jest jakiś powód, dla którego potrzebuje naszej pomocy? Podejrzewam, że powodem jest, że chcę, żebyśmy się wymordowali, ale to tylko takie moje losowe zgadywanie.
Czy mamy zaznaczone może gdzieś, że możemy gdzieś iść? W jakieś konkretne miejsce? W sensie, że musimy gdzieś iść. Da na chatę nam sobie, żeby iść na B. Lećmy. Sef i ekipa czuły się głodni. Słabną z głodu. Bazę żeśmy osłabili z tego głodu? Nie aż tak. Cześć Wiki, witam. Będziemy musieli to zrobić tak jak Gina sugeruje. Bardzo mi się to nie podoba. Czemu? Czemu miałby wiedzieć? Może lepiej nie. Nie jedzmy więcej niż to konieczne. Pięknie powinien wiedzieć o tym, że połączyliśmy siły. I chcę, żeby skupił się na przednim wejściu. Czy my możemy sobie tak po prostu wejść tej drabiną? Dobrze chroniona forteca. Działa stealth ustawione, aby odeprzeć się najeźdźców. Nawet jeżeli wolno się spinam, to na szczęście nie muszę oglądać całej animacji. Maribel atakują główną bramę z Tadeli. Max przy fazie księżyca. A mniej tutaj to jest szum słoneczny, a nie faza jako taka, więc jest to maksymalny poziom szumu i ma to sens. Ale wiem o co chodzi, że przyzwyczajenie, że w SMT-kach właśnie zawsze jest księżyc. I cześć. Maribel atakują główną z Tadeli. Zdaje się, że jest ich około 500. Nie mogą nas stoczyć ani je zatkować od tyłu głównej bramy. Dobrze, chodźmy. Nic się nie nauczył, co? Nigdy? Bet? Zobacz na sobie, że pasownik Sartos na pewno mówił Max Moon. Max Moon wchodziłoby dość mocno. Moon Max. A propos księżyców, nie księżyców. Juto Persona, chyba że już jest dostępna. Ten 10 był tylko jako data japońska. Trzeba będzie zerknąć przy pierwszej możliwej okazji. Zdaje się, że to barak. Jest pusty, bo żołnierze stąd wyszli. Naprawdę zapomniałeś o tej? O reloadzie? Nice. Domyślam się, że masz już 2 godziny przegrane w Investigations. Ja naiwnie się łudzę, że jak wyjdzie już jako tako, to będzie jakaś promka, albo że rzeczywiście rozdzielą epizod Aegis. Przy czym zdaję sobie sprawę, jak bardzo naiwne to jest, żeby nie było. Na ścianie są spluwy. Żołnierze musi wziąć część z nich. Po co trzeba kupić oba? Ja raczej za Investigations nie będę zabijał na razie. Kupię sobie personę. Na Investigations pewnie poczekam, że będzie jakaś promocja. Jakoś nie ciągnie mnie aż tak bardzo, żeby przypomnieć sobie jedynkę w miarę niedawno, przecież sobie kim zabiliśmy. A dwójkę wiem, że powinien sobie przypomnieć, ale chyba nie na tyle, żeby płacić pełną kwotę za załogę. Lecz na premierę mam jakieś lepsze ceny. Czasami tak bywa, że na premierę jest jakieś tam 10% taniej, 20% taniej. Przy czym tutaj ten Season Pass jest dostępny już praktycznie od wyjścia gry, z tego co pamiętam, albo jakoś niedługo po jej wyjściu. Więc nie spodziewałbym się. Jezu Chryste.
Nie, dzisiaj nie przeziębiłem jakoś. Bo czuję, że mam lekko zatyki zawalone. Mam nadzieję, że bardzo wam nie przeszkadza. Ja jeżeli już, to ten, to najbardziej się łudzę, chyba że wraz z premierą stwierdzą, że no dobrze, ci co chcieli to już kupili, a teraz możecie sobie kupić samego DLC-ka. To jest coś, co wiem, że się nie stanie, ale dajcie mi się łudzić. Zresztą no, powiem tak, nawet jeżeli się tak nie stało, to ja i tak nie mam problemu z tym, żeby kupić DLC za pełną kwotę. Czy uważam, że mogłoby to być sprzedawane taniej? Oczywiście, że tak. I to nie na zasadzie, że po prostu gracz zawsze chce, żeby było lepiej dla niego, tylko że nie jest to jakiś super deal, że dostaje się grę plus DLC-ka do gry za w sumie ile? 460 zł? Bo to jakoś tak chyba wychodziło. Nie pamiętam w tej chwili ile ten. Ile kosztowała podstawowa trójka, czy 300, czy 250. Kiedyś Pinki, prawdopodobnie kiedyś, może, nie wiem. Zapuszczę włosy i będą spinki na głowie. I że jestem leje. Dało się, że kosztowało mniej niż 300 z jakiegoś powodu, ale może już sobie to powiadam. Embryon, nie jesteś Maribel. Czy to istotne, żarcie, pozbądźmy się ich. Archanioły. Czy archanioły będą podatne na lód? Nope. No, ogień nie pędzej są niewrażliwe, ale spalić nie zaszkodzi. No, nawet mań. Oho. O Boże, Hama. Zadaje obrażenia? Czy fabuła tej gry powinna być komarzkiem wpierdalaczkiem? Nie do końca. Nie powiem, że w ogóle nie masz racji. Ale póki co fabuła to jest bardziej słuchajcie, idziemy się bić każdy z każdym, wielkie Battle Royale. I kto wygrywa, przejmuje przegranych. Au. I wonder where this one is going po tym krycie. Oh yes. Kurde, tak sobie myślę, że jeżeli tutaj to tak działa, to może warto by rozważyć ten. Warto by rozważyć używanie Hamy mu do sporo expa, może postacie mi się podleczą. To nie wygląda jak leczenie. Uje! Argila! Pojawia co jesz mi tyłek. Nie zdziwię się, że tak mam, to już będę normalnie na danym kontele. Ale zobaczymy. Jeszcze na żadnego nie trafiłem, więc może jednak nie. Biorąc pod uwagę, jak wysoki jest ten counter rate w tej grze. Dziwny obiekt. Właśnie, zapomniałem te komodki odnieść. Chyba to jest healerką. Nie przesadzajmy. Mam wrażenie, że to nie jest jakoś aż tak bardzo oczywiste. Aczkolwiek może po prostu miałem szczęście, jeżeli chodzi o te o gry, w które grałem, że to nie było takie po prostu, że zawsze kobieta albo zawsze mężczyzna był. Myślałem, że było zdecydowane. A well. Działa, działa. Bardzo często strzelam taką konkluzję. Pamiętaj, jeżeli się odpowiednio postarasz,
dobrać odpowiednią próbkę, to możesz wysnuć każdy dziwny wniosek. Jezu Chryste, to jest z tymi ambuszami. On nie jest na górę podatny, więc zapraszam do transformacji. Sama chyba zdaje równą połówkę, takie wrażenie. Nie opłaca mi się czy Ice Shot, jeżeli... nie... bije po słabości? No właśnie mówię, wygląda jakby bije po, bo wcześniej też było połowa bez jednego. Domyślam się, że bossowie mogą być na to z tego czy innego powodu nieważliwi. Absolutnie nie zdziwię się, jeżeli są nieważliwi na tego typu ataki. Więc może jednak używanie Hamy nie jest aż tak dobrym pomysłem w tej grze. Nie, zawsze miałem takie przeczucie, że jeżeli mam używać tego typu ataków na random encountery, to... coś gdzieś poszło nie tak. 25 na 50, 75 insta kill. Najpewniej bym się spodziewał, że ten, że... to ignoruje resistę po prostu i co najwyżej jest. Albo jesteś imion, albo zadaję połowę. Chcemy boss podatne hamy. Ale tak samo jak w Nocturnie masz dwóch czy trzech bossów w całej grze, którzy są naskolwiek podatni. No. To był multi-hit. Czy jej jest ten multi-hit? Mazan może? A nie, nie mam Mazan. Spójrzmy sam po prostu. To nie była słabość. Ten czerwony skurwy... Który czerwony skurwy syn? Nie mogę sobie przypomnieć, co chciał powiedzieć i zabozać, że... A, jest o tym, o tej oczwocy mówisz. Nie wiem, czemu miałem w głowie, że mówisz o trójce z... Nie wiem, lekki brain lag. Czwórki tej postawy już właśnie w ogóle nie pamiętam. Powiem szczerze. Albo przynajmniej pamiętam bardzo słabo. Oho, reinforcementy. To jest to, czego potrzebowałem. Czas na... No, jest dużo gier, te muszę przejść. Pod na zero. Oh well. Jest to jeden z nielicznych żywiołów, którego rzeczywiście nie mamy. A propos. Słuchaj. Dam ci dywałę zamiast... Fenomklo? Ma to aż? Fenomklo chyba. Czy to się opłaca? Nie jestem pewien. Ale zobaczymy. Ja stąd chyba w miarę niedaleko mam... Tam, a w miarę niedaleko to pójdę do tej mantry wyposażę. Bo w tych małych terminach dało się mantry ogarniać. Wiesz, dlaczego się nie da? Wejść przez jeden pokój bez random countera. Encounter w tej grze jest paskudny.
czy ja w ogóle mam co dać hitowi w tej chwili? To jest pytanie. Bo jeżeli dobrze rozumiem, mancy nie mają swojej własnej słabości, znaki zapytania? Nie ma napisane przynajmniej, żeby miały. Hunt out of skills. Co tutaj było? Bitwę z Gwenofang. Możesz to wziąć sobie. Masz encounter na encounterze i chcesz wypełnić własne nagle nic nie masz. Ten sam. Oj, tak, tak. To był śladowy syn pigułce. A jak już jestem, to mnie zaczęli zapisać. Ja wiem, że póki co nie twierdzę, że ta gra jest jakkolwiek trudna, ale to wciąż czasem tej i wolałbym nie ryzykować jakichkolwiek dziwnych rzeczy. Zwłaszcza, że nie mam wrażenia, że to jedna z tych gier, gdzie bardzo będzie mnie boleć ilość zasobów, które posiadam. W sensie, że relatywnie szybko będzie mi się kończyła mana. Ja tylko potrzebuję odpowiedzi na jedno pytanie. O chuj chodzi z tym rejtem? Dlaczego wszystko mnie tutaj tak ambuszuje? Ale right, mocniej jest zmienione. Więc ma nawet. Ale ten na PC-cie też ma nowe cofki, czy tylko na konsolach? Bo często gęsto pierwsze informacje są o PS-kach, zauważyłem. Jeżeli gra wychodzi na kilku platformach, tylko konsolach. To powiem ci, że DLC-ki muszą mieć chyba własne trofki. Albo inaczej. Nie jestem pewien, czy na 100% muszą, ale na 200% PSK musi mieć rozdzielone trofki między grą i DLC-kiem. O, to jest coś, co mogę powiedzieć całą pewnością. Więc jeżeli wychodzi DLC na PSK, to on nie może dorzucać tych trofek do podstawowego. I jest wtedy jako osobna kategoria. Są nie do pominięcia. No to tym bardziej nie stanowi to problemu. Czy to jest DLC na zasadzie przejść G? Czasem myślałem, że to zabina. Zabiło mi się. Oh no. Znaczy, no właśnie pytanie, czy ten. Czy na PC-cie też? A co? Muszę zerknąć jedną rzecz. Powiem tak, na Steamie wciąż mam set. Well. Ja również. Nie pytaj, tylko ja się właśnie zastanawiałem się teraz z tego, że gra wychodzi teoretycznie jutro, ale teoretycznie w Japonii może być jutro. To czy już nie będzie gdzieś jak tak content na Steamie? Okej, okay, bobcaty są przynajmniej podatne na ogień. Nice. To jest takie coś w Yu-Gi-Oh! To prawda, grałem w epose Xyzos jeszcze. Skłamałbym twierdząc, że było to coś bardzo przyjemnego. Doskonale. Czy jeżeli statua się gdzieś patrzy, to możemy się spodziewać, że będą tam pułapki, I guess?
Ja pamiętam, że bardzo nie lubiłem tego, że ksyzy za bardzo dawały wszystkiemu jakieś narzędzia. Zwłaszcza, że czwórki były bardzo łatwo... były bardzo łatwe do zrobienia w przeciętnym deku, tak powiem. Najpierw zapadnie, potem mocujący gaz. Te papi są dość zróżnicowane. No, w roku tej... dodaję inne podbicia, czy nie? 12 PDT. Jutro o 21. A. Oby nie. To nieistotne. Poszajmy. 12 AM PDT jutro o 9. Okej, czyli ja chyba tutaj będę w robocie. Przy czym z tego co wiem, to jutro już będę rzeczywiście w robocie. Ja generalnie trochę śmieszkuję w tej chwili, bo dzisiaj miałem dzień w pracy, gdzie dosłownie nie byłem w stanie pracować przez cały dzień. Nie ze swojej winy, więc było pasjonująco. Chciałbym sobie mapę oznaczać, żeby wiedzieć, gdzie można chodzić, gdzie nie można. Czyli to mnie będzie osobo obkręcać, I guess? Teradine. Przysięgam, za każdym razem widzę tego Dina, się boję. Jeszcze godzina BHP, godzina 20, nawet to są się za nic nie robili. Potem przechadzka po zakładzie, dostaliśmy ciuchy i tyle nas widzieli. Czas się ogoić. Kto by się golił, daj spokój. Matera. More like patera, am I right? Dużo dostał jak na to, że sam już we. Wypadałoby wyglądać jak człowiek. Możesz tak, jakby poznanie zaraz to sprawiało, że nie wyglądasz jak człowiek. Czułbym się z tym niekomfortowo. Z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. O mój Boże. Always lucky. A chcę się wyleczyć. I będę musiał pomyśleć coś z manu. Ile mam jakichś check-up albo czegoś? Dużo. I one leczą po 50, to może nie powinien aż tak się bać. Ktoś tam leży. Wydate słowa widać się na czubku palca. Nie jest tutaj przed czerwoną jakimiś statuami. Ta? To zajebiście. Zobaczę co jest za tymi drzwiami. Starałem się ostatnimi czasami jakoś tak mniej żałować sobie jakichś przedmiotów leczniczych. O mój Boże, mam déjà vu. Au. Zaczynam mi zachwiewać na pół. Nie mam zielonego pojęcia. Powiem tak, jeżeli komuś jeszcze zacznie, to dajcie znać, bo ja nie wykluczam, że to mój internet. Mój internet ostatnimi czasy miewa jakieś bardzo dziwne pomysły. Dobrze działa, okej, czyli wyjątkowo nie jest to mój problem. Na to wychodzi mi zacina. A to nie, ja ostatnio miałem problem, że zacinało mi wszędzie z telefonem włącznie, ale to było na tym. Na... jak
to cholera coś nazywa. Na YouTube, a nie na Twitchu. Było warto? Zobaczmy. Jakieś poison raz, dwa. Niezbyt. Stosuję absolutnie najniższe możliwe ustawienia, wciąż zacina. Doskonale. Wskazuje, że inna przeglądarka to raczej by nic nie zmieniła. Po prostu rzucam losowe pomysły. Jestem znany rzucając losowych pomysłów, które nie powinny mieć prawa działać. O-o. O, no, 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 bro, no, bro, no. Nie rób tego. Au. Ogarnij się, chłopie. Jest dużo przeglądarek. Sokarcza, boję się trochę. O, sokarcza sobie dokładnie to, co zazwyczaj robi i dlaczego nie lubię jej używać. Czyli nic. Mogłem zjeść go, jak się bał, ale już kiftem. Odnawia sobie hapeki. Ten motyw walki byłby naprawdę świetny, gdyby nie to, że słyszymy go odrobinę za często. Tak, aż tak bardzo mi przeszkadza mi Encounter Hate. Aż tak po mnie widać. Ciekawe, czy będziemy mieli jakiś ten, jakiś... Save point, w którym można się wyleczyć. W sumie też już mnie zastanawia. Tak, tu są te statuły. A, czyli tu trzeba coś włożyć, okej. Okay. Zastanawiam się, czy mogę je fizycznie po prostu pobić, żeby to chyba naoszczędzić, ale jak patrzę na to i zdaję, to... Tak się boję. Bo jednak bije relatywnie niewiele. Urok zawsze... buildów magicznych w SMTK-ach. Że gracz raczej nie może sobie pozwolić, żeby po prostu używać tylko i wyłącznie magii. Bo jednak będzie brakować tej many. Oj Boże, czy to jest pokój z terminalem? Czy to będzie duży terminal? Zajebiście. Tak, krok przed. Dziękuję. Zawsze wiedziałem, że mogę na was liczyć. Skurwysyny. Wyjebka tutaj byłaby prawie równoznaczna z wyłączeniem tej gry. Lepiej. Czy ja chcę mikronowe? Dużo bije. Wajdef. Gaduję, że nie mogę użyć mikronowy jak mam miód? Nie, tak myślałem. Czyli postać musi być zdolna do używania swoich umiejętności, żeby być częścią kombosa. Ma to sens oczywiście, ale warto było zerknąć. Restore. O, nie możemy się stąd teleportować. Unlucky. Jak kulinaryjny zespół. Bounty w Knight jeszcze nie są aż tacy źli.
To gorsi przeciwnicy w deszczy ślą na... Albo to po prostu ja i mój hejt na tych, jak oni mają, Outside the Knightów. To pewnie tylko to. Aha. Już czuję, że będę psiaszył o dominę na pokoju tutaj. Najbardziej mnie denerwuje, że tej drzwi nie widać. I nie wiem, czy to kwestia emulatora, czy to kwestia gry. Nie zdziwię się, jeżeli to kwestia emulatora. Nie są bardziej mi, bo sam... Teoretycznie tak. Bo jest ich zero z trzech w całej grze. Z drugiej strony Pontiff Knight, czyli to praktycznie elitarne mobki, więc też powinno się ich tak traktować. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tu jeżeli przejdę, to... padnę. Nie chcę spadać. O-o. Ja nie jestem pewien, jak daleko mogę być od tych statuł, żeby mnie nie rzuciły. Wydaje mi się, że nie mogę wejść na panel bezpośrednio przed nimi. Jeżeli nie będę wchodził bezpośrednio przed nie, to jest ok. Uważaj na następną, jest ciężka. Jeżeli tu stanę, to się wyjebie. Nie skoszuj się trzech nas, to prawda. Bounty Knightów też, no ogół tak się nie ma, jeżeli się ich umie wyciągnąć. Czy to gambo? Ode mnie z Yonga. A, ta z Yonga nie bierzesz tak mocno. No i to task. O! Zan nie jest jego osobowością. A, Jida to jest. No tak failed. Au. Bufo. Bufo bije. Pierwszy podbieg Vietil był straszny. Nie powiedziałbym, że jest jakiś bardzo straszny, tylko trzeba się skupić na tym, żeby wyrabiać się pojedynczo i wtedy jakoś to idzie. Przynajmniej jeżeli chodzi o tych, o Pontiff Knightów. Jezu. Ulala. Przyjaciele. Chciałem szkoda, że grałem niemy moje. Wydaje mi się, że jakoś od boku by się ich dało wybawić pojedynczo. W sensie wchodzą do tego pokoju od strony Pontiffa. Ale nie jestem na 100% pewien. Skurwysyn. Okej, okay, dostaliśmy jeden z kluczy. Mam nadzieję, że drugiego nie będą bronić w taki sam sposób, bo będzie mi lekko przykro. Moment. A, okej, okay, ta jest bezpieczna. Czyli to trzeba obejść. To jest tędy. Tu nie przejdę, bo statua. O, skubę. Ut.
twarde są. Nie spodziewałem się, że będą tak twarde. To nie jest tak, że do zony safe punt even trzeba tam przejść po pierścień, o którym mówiłaś. Tutaj trochę madno odnowił, nie żeby on akurat tej najbardziej potrzebował. Electrical. A! Uuu! Nie wiem, czy Makadża to jest coś, na czym najbardziej zależało, żeby zobaczyć. A też. Ładnie wszedł. Niepokoi mnie trochę ta Makadża. O! Okej, okay, tylko jeden. O, tutaj. Czemu one się tak dejnują? Znaczy, wydawało mi się, że to jest tak, że pieśń jest w takim miejscu, że do tego miejsca się tylko dało spaść. Ale może z czymś innym mylę. Aha, czyli tu jest po prostu terminal, którym się mogę cofnąć. Ma to sens. Dobra, i gdzie teraz drugie? Pewnie tędy. Apis. Apis, more like... Ulala! Co to da? Ripple. Znikąd. Nie podoba mi się to. Tak, mogłem popełnić błąd, o co chodzi. Czy on mi peluje przy projekcie, czy ja jestem dzisiaj UFO? Shieldy tego też nie dipeluje. Okej, okay, tego nie dipeluje. Co to kurwa jest? Pytam się na razie grzecznie, ale co to kurwa jest? Chciałem najpierw zagrać fajbomką, bo mnie wszystkich spadną inne łeb, tylko na pieśni. Próbowałem się tak często zasłamowaną pod ścianą. Nice. Znaczy moje, właśnie mi się wydawało z jakiegoś powodu, że ten... O Boże, on to przeżył. Ale to już wiem, żeby nie używać matery. Weź wyleć może hita, co? Nie będzie eksperymentu z nami. Hamatarunda Wojtek Spell. Set. Reduce HP by half, expel one enemy. Please attack down all. Wygląda legitnie. Tylko jednocześnie boję się trochę. Czy to potrzebujesz ty Baura? To on nie zaszkodzi. To on zdecydowanie mi nie zaszkodzi. Pada pa 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 ten counterate? Dlaczego taka taka jest?
zamiast... Fajne jest twój mi dobę. Tak zwane YOLO. Pobierz... come on. Nie chcę sobie modować się przy pierwszym przejściu. Fungate to jest bardzo fajny, zwłaszcza, że często jest w stanie blokować przeciwników w pętlach. O, to było zbyt bliskie? Albo to mnie to? Nie zdziwię się, jeżeli w którymś miejscu trzeba spać, żeby znaleźć jakieś fajne skarby. Taka. The fuck? Dosłownie mam takie, ale dlaczego? Ciekawe ciasto będzie mi rzeczywiście potrzebne. Tu mogę wrócić, tu... Mogę wpaść na Encounter. Czym jest ten Encounter Race? Jesus fucking Christ. O, też ma zjąga. A ja mam paraliż. Raczej się nie trafiam przez niego. O mój Boże. Muszę pamiętać, żeby skoczyć po tego, bo... Zmianę mantry przy którejś okazji. Aktywna komórka. Gdzie jeszcze nie byłem? Fajny moment. A, bo za to, okej. To jest na zielono, więc mogę przejść. Tutaj i do góry nie byłem. To nie te, nie to przejście. O, gdyby to był Mega Man ZX, to by hejcił. To prawda, hejciłbym. I tutaj też nie powiem, że jestem zadowolony z tego, co widzę. A, powinien spasować się materię użyć. Dokładnie dlatego. Cześć, Karka, witam, witam. Nice. Dużo apeków. Mindscream. Czym jest Mindscream? Malmont coraz więcej sparaliżowanej postaci mi się to nie podoba. No wiecie co, YOLO? Udało mi się nie być sparaliżowanym? To coś nowego. Nice. Zapałem piątwa szybkie kształty powodzenia. Tutaj w lewo byłem, czyli chyba muszę tędy i stąd do góry sprawować. Czemu ja jestem głupi? Oczywiście.
Cały czas zapominam, że ten stun zostaje po walce. Stun zostaje po walce, idź go wylecz. Od razu lepiej. To nie było takie trudne, na jakie wyglądało. Zaraz pewnie Earth Drain. Yep. To nie ma to łatwo. Gdyby ich miał status na 100% leczący, by się nazywał Deez? Być może. Nie jestem w stanie tego wykluczyć. Tak, to wciąż działało. Też tipa. Zależy na czym ma polegać tip. A propos encounterów. Nie jestem pewien, na czym miałby polegać tip w kwestii encounterów i trochę się boję. Ale niech będzie. Jaką masz wskazówkę odnośnie encounterów? Zamek nie jest aż taki trudny. W zamku mam wrażenie, że jest po przeciwniku, który się spotka wcześniej tylko z wyższymi statami. Jest to sama spe... To whatever. To bardzo whatever. Nie mam jedzonka. Gro, dlaczego takie jesteś? A, myślałem, że to już... To było zbyt szybko. Nice. I expected nothing. And I'm still let down. To jest dosłownie na zasadzie nie mam zielonego pojęcia czego innego spodziewałem się po tej wspaniałej grze. I czemu myślałem, że to w jakikolwiek inny sposób będzie przebiegać? Lewo to prawo, ale prawo to lewo. Aha! Dzięki, już wszystko wiem. Co autor miał na myśli? Czy chcesz, że w zamku to rezygnować i tylko podbuchowanie, czy to był nowy rodzaj przeciwnika? Jest jeden nowy rodzaj tych Lotic Knightów, ci, którzy mają UGS. Ale poza tym to powinni być ci sami, tylko buffowani albo statami, albo przez tych kapłanów, którzy tam są. Chcę tam wrócić, I guess. Tak mnie denerwuje, że nie mam tego, że nie mam drzwi pokazanych na mapie. Yes, debilitate, nice.
Domyślam się, że z nim jest jakiś myk, którego nie ogarniam. Jeden. O moje Kane run away. Tutaj pewnie coś pokryło mi tam, tylko nie wiem, czy trzeba je analizować, czy coś innego. Da, pojedźcie we mnie. Ancient God, HPMP, Dane, Boost Magic Skills. O, Domin Boost Magic. A nie wygląda jak Boost do magii. Mahama Sekunda Expert Resist. Z tego co ktoś mówił, to ta linia prowadzi do tego, do wszelkich buffów. Więc to jest coś, co mogę rozważyć, ale nie po tak raczej. To jest HP MP Thief. To jest Death Magic, Mode Avoid Death Quick Escape. Heal Magic też mam wrażenie, że powinien dać pewnie jak Lily. Znaczy to nie jest tak, że mogłem mu sprzedać się tego combo z Almighty. Ambifon jest nieważliwy na Almighty. Nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc. Dobra. Ty bierz dalej. Pytanie, czy bierz dalej? Właśnie zastanawiam się, czy nie będę chciał tej Medi na kimś i może mi się przydać szybciej niż później. I co? Dobra, to gdzie mnie jeszcze nie było? Na pewno... Tędy i... Tędy... O jest, bo tutaj dużo jest drzwi w ogóle. Dopiero teraz zobaczyłem, jak dużo ich tu jest. Aaaa, shit. To jest nie ma. Oficjalnie jest powiedziane, że będę wymiar dzieci. Myślę, że tylko jej czas dłuższy od noserki za i to hintowały. Wiem, że jestem sobie winny, że się nie rozglądam. Zdaję sobie z tego sprawę. I że za którymś razem powinienem się nauczyć. Czy ja widziałem, że ktoś się boi? Nom. A zaraz Demon Beasta będzie miał ogarniętego. Tutaj też nic nie... Chyba teraz już wejdzie? Nie, jeszcze jedna walka jednak. Wydawało mi się, że styknie, ale... Niestety, zabrakło pewnie jakichś paru atma punktów. Okej, tutaj przynajmniej wychodzimy względnie. Do miejsca, do którego chcieliśmy wyjść.
To mniej było. Okej, to jest ten kolega. Wydaje mi się, że jak wszedłem mu tę rundę, to powinien być dużo bardziej znośny. A ja to, bo to jest ta. Ta runda, tylko na fizyczne. To nie pchające. A mi w tej walce to nie stanowi problem. Nie stanowi problemu. W innych walkach może. Nie mi zada po parę charge'u i po tych, po dwóch rundach. Nieważne, nie zada mi nic, bo umrze w jedną turę. Gdybym wiedział, że on umrze w jedną turę. Hit for envy, venom, fang, just mana. Revival jam. Czyli to nie było do końca tego warte, ale... Cześć się nauczył. Hit for envy, lay them chant random. Relative to HP, poison all. Pytanie, relative to HP jako, że więcej, czy jako, że mniej? W sensie, że im więcej HP, tym więcej bije, czy im więcej HP, tym mniej bije? W takim razie tak, wiem, że to dużo kosztuje, ale zobaczę, czy będzie się opłacało. Najwyżej się okaże, że nie będzie opłacało. O, wielka filozofia. Nice, mana mi się przyda akurat. Mana, pip, pip, pididi. Feeling dizzy, pewnie znowu mnie obróci o 180, oczywiście. Dzięki Bogu za hehe radar. Śmieszkuje, bo ostatnio uważanie, że jakoś... Zaskakująco często jak na to, jak dawno była ta seria, to ostatnio też często był poruszany temat mojego radaru w MGS-ie. Czy gdybyś miał teraz zawisy z Metal Gear Solid 1, czy odpaliłbyś się generalu? Na, hardowałbym. Świadczy to źle o mnie? Jak najbardziej. Czy gdzieś jeszcze nie byłem? Najbardziej mnie denerwuje, że tej drzwi nie widać, więc nie wiadomo, kiedy mam wejść do tego pokoju na dole. Jakby wiem, że to nie jest jakieś super ciężkie odnalezienie tego, ale przy późniejszych lokacjach może być frustrujące coś, czy... to było silne. Tego nie wchodzę w maksymalną sprawkę. Jak tego nie robisz, to jesteś ciotka. Jak tego nie robisz, to jesteś frajer. Nawet nie wiedziałem, że ciota jest... odrzuconym słowem, że tak to ujmę. Czy ja się człowiek denerwuje to podwyższe śniadanie i na nie jestem pewien. Wydaje mi się, że zależy od tego, w jaki sposób się denerwujesz. Ale powiem szczerze, że nie pamiętam w tej chwili angielskiego odpowiednika i proszę nie przypominać mi go na czasie.
Zwłaszcza jak już wspomniałeś, że jest nieprzyzwoity. Ale jakoś się wyleciał mi z głowy kompletnie. Naprawdę? Ten był odpowiednik? Czy to na te ma w sobie 2N? Bo jak tak, to... I guess, że jest to uznawane za obraźliwe? Jeżeli nie to, to nie jestem pewien, o którym sobie mówimy. O, piękne pudło, doskonale. Cholipka, kocham SMT. Jak tam czujecie się, że możecie grać w grę? Fajnie się gra? Jak to jest grać w grę? Dobrze? Czy niedobrze? O mój Boże. Czekajcie, ja żyję. Czego ta pierdolona gra ode mnie oczekuje? To jest dosłownie takie, czego ta gra ode mnie oczekuje w takiej sytuacji. Zastanawiałem się na tym X8 przez jakiś czas, ale nie chciałem jednocześnie za bardzo wchodzić w te serie, które mam porozpoczynane. To bym nie pomyślał, że akurat to słowo jest jakoś bardzo obraźliwe. Wyrzucanie swojego monitora. Ale tak, na tyle na ile robiłem sobie jakieś takie pewne podejście, to nie wyglądało tak źle. Jakim cudem to przeżyliśmy? Pojebie mnie. Najgorsze jest to, że nawet nie czuję się, jakbym zrobił coś złego w tej walce. Po prostu gra stwierdziła, że rzuci sobie kostką w ten, a nie inny sposób. Wait a minute. Czy ja już tu byłem? Nie, ja tu nie byłem. Uważaj na te kobiety,
będziecie odrzucać albo nawet odbijać. Zmienienie każdego bossa, żeby był cięższy, ale to nie jest tak, że bossowie w X8 byli jacyś specjalnie trudni. Więc jestem w stanie zrozumieć, jeżeli zostaje zmienienie, jeżeli byli trudniejsi. Aczkolwiek nie będę kłamał, ten, jak on ma, jak on się nazywa, u kogo ja byłem, u Gigavolta. Jak byłem, to trochę zostałem zmowany. Desperation Movement i co jest undodgeable? Musiałbym zobaczyć. Wait. A, ja mam maksymalnego właśnie. Mam, ognia nie potrzebuję, tyle ma tam Eliza. Ice Leader, co ty masz? Full of Elbeth, no to wezmę sobie. Stać mnie jeszcze. Tak leży to chuj wie. Czy to wyzwanie, żebym poszedł odpalić poziom Mantisa? Bo mam wrażenie, że ostatnio mamy jakąś taką serię gadania o tym, że czegoś się dosłownie nie da, się okazuje, że coś się dosłownie da. O, ale tanio. Ale fajnie, tanio. Wezmę sobie tutaj, zobaczę co mają. Nikt ci nie podpuszcza, ale... A myślałem, że tamta laska wycina. Ale tym razem zamiast niej przyszła jakaś dziwka w długiej brzydkiej spódnicy. Cześć Aki! Cześć, a twój głos jest okropny, więc weź się umrzej. O, Valkyria. Hello. Rozmawiajmy. Ale healthy interakcja. Healthy interakcja to ja miałem jakieś 5 minut zanim przyszłaś. To dopiero była healthy interakcja z tą go. Rzuciłem 3 te rundy. Rzuciłem 3 te rundy, ty kurwo jebana. O, shield zajebiście. Oho, I wonder where this one is going. Ogarnij się, chłopie. Wstawaj. Ogólnie muzyka DDS-owa jest bardzo cool. A, Zon nie jest jakiś super efektywny. Jezu Chryste! Ona jest po 3 rundach! Dajcie mi jeszcze chwilę, będzie po 4. Żeby się dostatki reimagining tej smetanie X8. Ja trochę rozumiem, dlaczego X8 akurat dostało. Znam parę osób, które twierdzi, że X8 jest zbyt gimmickowate. W sensie, że mało w tym jest takiego megamena, że tak to ujmę, tylko za dużo jest właśnie tego, że etapy to bardziej gimmicki, a nie platformowe etapy. I że może dlatego akurat X8 została wybrana jako kandydat, a nie 7. Bo 7, co by nie mówić o wszelkim masi wadach tej gry, to wciąż jednak platformer jak się patrzy.
Dobra. Osamka została wybrana, bo to ulubiona część autora. No, domyślam się, że to też jest jak najbardziej argument, tak? Ale też jestem w stanie zrozumieć argument za tym, że ten, że może to być taki bardziej jednak. Ja chcę otworzyć drzwi. Może to być bardziej taki argument za remake'owaniem konkretnie ósemki, a raczej remake'owaniem. Czekajcie. Ja powinienem teraz po prostu wrócić tutaj się teleportem tepnąć. Znaczy, powiem szczerze, że powiem tak, gdyby X7 grałoś tak jak w X8, ale z elementami 3D, to nie byłaby w połowie taka zła gra, jak jest, moim zdaniem. Okej, besties, ain't tips na drugą fazę Margita. Ale to samo co na pierwszą, tylko po prostu lepiej unikaj? Największa okienka daje wtedy, kiedy robi ataki ze skoku młotkiem. To spin combo jest paskudne i najlepiej się od niego trzymać z daleka, bym powiedział. Przy czym zdaję sobie sprawę, że on mnie zaczyna dość szybko i ciężko się od niego trzymać z daleka. Nie wiem, czy nie jest opcją, żeby po prostu odbiec kawałek, jak on próbuje zaczynać. Ale sam bardzo często obrywałem od tego komba. Ono ma jakieś bardzo dziwne timingi, no i nie, to na pewno. W sensie to nie jest tak, że można. Wydaje mi się, że to kombo jest zaprogramowane, także jeżeli będziesz panicznie rolować to, że cię wyłapie jakąś połową hitów. Więc trzeba kombinować z timingami. Musiałbym zobaczyć je tak na żywo, że tak powiem. Czy to sugestia, że muszę odpalić Elden Ringa? Dostaję dzisiaj sugestię, że mam odpalić gry, które nie są Digital Devil Sagą i nie wiem co o tym sądzić. Dostaję też sugestię, że powinienem mi się położyć. Ale tego też nie zrobię. Jezu Chryste. Jeden jedyny raz stwierdziłem, że wyjdę sobie jak deszcz pada. I już tego żałuję. Dosłownie wróciłem zakichany do domu i teraz mam zatoki zawalone. Z drugiej strony, jeżeli bym się bardzo postarał, to mógłbym wziąć na Persona 3-4. Tak, to jest nowa edycja Persony, Persona 3-L4. To jest kusząca propozycja. Nie no, ja to każdy na coś tak śmieję, ale jednocześnie jak przychodzi co do czego, to sobie mówię, że nie chcę być chory. Obróć to w prawo. Przysięgam, jeżeli to się obróci do mnie. Możliwe, że ja jestem dzisiaj upośledzony, ale generalnie jeżeli widzę, że ktoś patrzy przed siebie i chce obrócić coś w prawo, to myślę, że on też się obróci w prawo, a nie w lewo. Hejte. Tak, to ja. Hejt. Zgadza się, to ja. Hejt. To lepszy jest hejt.
Ma to sens. Niezaprzeczalnie ma to sens. Ale. Oh well. Ała. Ała, ała, au, 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 au. Ona momenta. Okej, okay. Jest dobrze, tak jest trzeba. No dobrze. To jeszcze pozwólcie, tylko że na chwilę wejdę na Steama i zmienię kategorię. I tytuł, I guess. Ten tytuł może być niezgodny z zasadami moderacji Twitcha, a nie chcę Twitchu. No dobrze, niech ci będzie Twitchu. Tam gdzie kochana było inne słówko na J, żeby nie było. Robię sobie, że jest. Na, come on. Mam jedno ważne pytanie. Czy da się usunąć zapis jakoś? Bo ja już mam generalnie jeden zaczęty. I teraz nie jestem pewien, czy mogę. Actually, save game reset, I guess. Dać się da. Dla tych, którzy nie wiedzą, w X8 remake'u nie ma jako taką możliwości zmiany postaci. Więc możemy grać tylko X-em, ale gramy nim w dużej mierze, tak jak byśmy grali w wersjach SNES-owych. Lona chyba chciała zmienić ten tytuł Steama łamany na kategorię Steama. Z dawnych rzeczy mamy dość silny ładowany Buster. Mamy mam wrażenie, że mamy strasznie długi Eldash. Ale może to tylko takie moje wrażenie. Wydaje mi się, że normalnie X w SNES-owych wersjach miał krótszy Eldash. Weapon Wheel to bardzo dobry dodatek. Weapon Wheel implikuje używanie broni. Aczkolwiek powiem szczerze, że bardzo mało gra X-em w X8, więc może to być tego typu kwestia. Dla mnie zaskoczenie ma kojarzeń, no, żebym tam zaskoczył. Daj, nie mam moda, znaczy moda, nie mam bota ustawionego do tego. Więc u mnie, dopóki nie włączam specjalnie, to się nie da. Jedna rzecz, którą lubię mimo wszystko, to to, że jest oryginalna ścieżka dźwiękowa, bo lubię soundtrack X8. Nie wiem, czy chciałbym, żeby był ten, żeby był soundtrack jakiś też 16-bitowiony. Znaczy, podejrzewam, że gdyby był, to też bym nie narzekał, zwłaszcza, że kojarzę parę dobrych 16-bitowych aranżacji. Zwłaszcza chyba motyw Lumina i Sigmy. Miały świetne aranżacje 16-bitowe? Nie narzekałem 16-9, każdy ich był 4-3. Dostosowanie do dzisiejszych czasów, I guess. Chodźcie, bo się zmieściłem. Au. Jedna rzecz, która też mnie zastanawia, dlaczego efekt obrywania jest tak głośny. Tak, żeby jeszcze bardziej graczowi powiedzieć, ej, part zjebałeś?
Ops, a papa. Nie wiem, tam na górze czegoś nie było. Pójdę zareknę. A tak, było to. Właśnie odchodzisz, to nie jest tak, że... chciałbym ściszyć wszystkie sound efekty, bo chodzi mi tylko i wyłącznie o ten efekt obrywania. Wszystkie inne są ok, tak naprawdę. Jeszcze widziałem, czy wejdzie X9. Nie spodziewałbym się wejścia X9, powiem szczerze. Nic na to nie zapowiada, o tak powiem. Więc jeżeli będziesz czekać, to raczej i tak zdążysz przejść X7. Zachowana niszcza też naładowanej bossem, to jest akurat fajna rzecz. Czy da się skipować kasenki? To ważne pytanie. Let me skipa. Sigma? Sigma balls? Wydaje mi się, że każdy jako tak zna fabułę tego X-emki, więc po prostu będę bardzo intensywnie skipował. O nie, podrywają luminę. Oh no. Cześć, Vile. Jak chcemy na start, się nie skipuje. Chyba nie? A nie, jestem Ben. Dobra, jak się z tobą zobaczyło. Dalej, bo to wraca górą. Wraca górą. Na dół. A sobie mogę tak. Tutaj. Aaaa, nie zdążyłem. Ach. Nice. Hi, baby! No dobra. Czy ja chcę najpierw iść do Dynasty? Czy od razu tego Mantisa przeklętego? O, czy Dynasty najpierw? Złota zasada, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o Sigmę. Bada się zdecydowanie większości ikrów. Powinno się dać chłopa trzeć. A nie, czekaj, to byłoby normalne X8. I wtedy nie byłoby fajnie. Zastanawiam się, gdzie w tym etapie, jeżeli już w ogóle gdzieś, to gdzie jest ten... Gdzie jest jakiś hard tank albo sad tank. Bo przy swoim pierwszym podejściu nie znalazłem za nic. Tutaj jest żyć pół, na pewno. Upgrade'y w X8 są jakkolwiek sensowne. Nie wiem jak w tym remake'u. Czy nie wymaga poczekać do ulepszenia do budków? Doskonale. Wiem, że upgrade do Bastera się da zdobyć bez niczego. Ale czy jakieś hard tanki omane na sub tanki, to nie mam pojęcia. Spróbuję popatrzeć, ale nie staram się, bo mówię, przy pierwszym przejściu nie jest na tym.
Tam w lewo nie widzę, chyba zrobić coś było. Monumento. Ale tam coś jest. Dużo żyć, przydało się. Patrząc na to, co się działo z... jak ten... jak ostatni ten podchodziłem do Gigabolta, to na pewno się przydadzą. Chcesz mi to zrzucić potem? Au. Uiii. Czy ja sobie mogę zgarnąć hapeki dla Lightchasera, czy one są... one są tylko dla X-a. To chyba na górze nic nie było. Nie, nie. Przez ściany, tak? No wiecie wy co? Au. Nie, mój Lightchaser. Au. Co, znał mi dużo. Wydaje mi się, że nie, bo tutaj dość często dają dodatkowe chasery, nawet jeżeli jakiegoś zgubimy. Więc to raczej nie powinien być problem. Ale że reklamy taniej widów i serwer jeszcze nic nie robi? Dziękuję, dziękuję. Dobra. Widziałem, że Gami to dość mocno klatkować, miałem takie Spider-Man. Tak, dole coś było. Te apteczki. Grałem bardzo dużo apteczek tutaj, mam wrażenie. Gdzie akurat tego aż tak bardzo się nie spodziewałem. To wybuchnie zaraz. Flashbacki do wybuchających bloczków, gdzie to było u Wandy? Chyba u Wandy. Czemu ty nie masz u mnie moda, Luna? Fajne mieć. Wydawało się, że miałaś u mnie moda. Może jestem zbyt przyzwyczajony, że widać jest modem u Civica? Dobra, teraz co się tu robiło? Bo wiem, że tutaj gdzieś jest... Upgrade do Bastera. Ups. A, jeszcze raz. Halo? Jak to się robiło? O, tak to się robiło. No, się trzymaj. Tutaj właśnie. I leżaj. Wracaj tu. Eat. Dawaj. Upgrade. Ej, czy jest nie wszystko do Eldasha Boostu? Możliwe, że ja nie pomyślałem o tym. Powiem szczerze, że nie pomyślałem o tym, że Lightchaser może mieć Eldasha. No Boże, jedna rzeczka to jest naprawdę fajna. O, rzeczywiście. O mój Boże. Kto by pomyślał? To było bardziej oczywiste niż mi się wydawało. Au.
Let me in! Let me in! Nie róbcie mi tego. A i to już chyba gigabot jest. Chciałbym, żeby on był na 3/4, no bo on jest dość niski jednak. W sensie na wysokość nie jest specjalnie duży. Nie, gigabot, co robisz? Ja nie jestem zły, to ty jesteś zły. Au. Tak. Myślałem, że zdążył skoczyć. Bo jest o wiele mniejsza. To nie jest tak, że ona wydaje się mniejsza. Chyba, że względem dema. Względem tego, jaka była w X8 normalnym, to jest zdecydowanie mniejsza. Ach. Łez. Nie tym razem. Nie. Tego trzeba bardzo precyzyjnie unikać, mam wrażenie. Ach. Nie jestem pewien, czy nie muszę po prostu schodzić na dół. W sensie, żeby trzymać się ściany. Czy to nie jest dobra metoda? Albo to, albo trzymać się kiedyś krawędzi i przeskakiwać. Właśnie dobrze, że gadla, żeś to prawda. Aha. Tego ataku tylko nie wiem do końca jak unikać. Ach. Wydaje mi się, że generalnie muszę stać na krawędzi w miarę. Żeby tego sensownie unikać. Dobra. Ach. Nie jestem pewien jak ten atak działa, powiem szczerze. Unikam go bardziej na czuję niż cokolwiek innego? Ops. Źle to zrobiłem. Ale na mogła być ta dominka większa. Tak, o jedną długość Mega Mana, jak była większa, to wszystko byłoby ok. A tak jednak czuję się trochę za dużo ciasnoty. Tutaj już wolę oberwać niż ten, niż ryzykować. O jadu, co ja robię? Ach. Ile tego jadu? Za dużo. Ach. Nie ma kiedy tego zniszczyć jeszcze, że mam wrażenie. Ile mi jeszcze, że zostało ze 2? 3. O, nie czuję, żebym miał to wygrać, nie będę kłamał. Zwłaszcza, że nie widziałem jeszcze go overdrive'a. A, jeszcze trafiłem. Znaczy, zostałem trafiony, a. Ach. Za wysoko skacze.
A skąd nie jestem na takiego? Aha. A to jest to. A, czyli owy zajew ma taki jak w oryginale, więc przynajmniej to jest spoko. A, nie da się trzymać krawędzi. Powinien byłeś tak spodziewać. Myślałem, że mogę to stwizować, trzymając się krawędzi, ale to było przyjmę. Mam wrażenie, że to bardziej się zmieniło w Simon Says. Paskudny jest ten atak. Au. To ja zabiję. Reee. A znacie? Ja w sumie czy jestem w stanie go przeskakiwać z dashem, jeżeli on wykonuje ten atak pionem. A, kodę! Dobra, zdążyłem. Ach. Bad overdrive. To teraz uważasz na to, co na nabi. O. O. Oj, ach. To było za bliskie. God damn it, było blisko. Trzeba jeszcze raz podchodzić tego etapu wtedy. Mam wrażenie, że byłem blisko. I nie wiem, czy... Może w innych etapach Rosji będzie znaleźć te. Może będzie mi łatwiej znaleźć jakieś hapeki. Albo tanka. Znaczy nie dziwię się, jeżeli wszystko wymaga jakichś tych, jakichś broni, żeby zdobyć. Ale to zobaczymy. Pocieszę cię. Mam wrażenie, że cokolwiek powiesz będzie przeciwieństwem pocieszenia mnie. Masz zrobić wszystko bez żadnego bat. To akurat trochę zaskakujące. Okej, tu nic nie ma. Ach. To nadal nie wydaje się, żeby coś było, więc już nie idę. Ach. This is fine, póki co. Te właśnie zniszczyłem. Co to jest w ogóle? Nie ma na wszelki wypadek to niszcza. Zaszkodzić mi to nie zaszkodzi.
To już nie naskaczę, bo nie mam dasza żadnego. A stamtąd nie ma szans, żebym doskoczył. Szkoda, bo już by się przydało. Aha. Najduży Buster. A, tak. Panie, bo się tego spodziewać. Czy to było trochę zbyt optymistyczne? Ale mnie zło nie widzę, prawda? Oj, mnie to widzą. To wygląda, jakby coś miało być. To potrzebuje blonki raczej, żeby to sobie oświetlić, więc nie będę próbował. Tu nic nie ma. Bo tam to kojarzy, że normalnie w X8 trzeba było mieć Axla jako tako. Będę musiał coś sprawdzić. Będzie tak zwany eksperyment społeczny uczyniany, coś czuję. Bo to gdzie było? Tutaj to było. Nie, na pewno tak nie zdążę. Tego nie zniszczę, on za mną nie pójdzie. Oni tędy nie przejdą. Czułem się sobie. Na spokojnie sobie odpocznij. Myślałem, że to strzyzuje. A, już wiem, dlaczego ja to jej nie dawałem moda. Już sobie przypomniałem, dlaczego to jej nie dawałem moda. I z tego co widzę, nie mogę tego zrobić jakoś bardzo łatwo. Musiałem pewnie gdzieś panel sterowania wchodzić. To może inny raz. Jak coś, to ja będę zajmował się bocidłami. To znaczy, czy na pewno nie ma żadnego sposobu, żeby to ogarnąć? Dziękuję. Muszę z tego wyskoczyć chyba. Nawet ja, cóż za skromność. Im before ktoś pokazuje to deweloperowi, naprawiono błąd, przed którym można było szybciej zdobyć hardtankę. Miałbym absolutnie zero szacunku do twórcy. Bo na miejscu twórcy bym miał takie cholera kreatywne jest. Szanuję.
górze żyćko widziałem. Do którego też nie mam dostępu za bardzo. Aczkolwiek nie powiem, jak tak mówicie o tych lekpartach, to mam wrażenie, że to może być naprawdę dobry pomysł. Od pandy w sensie. Bo jednak widzę bardzo dużo miejsc, gdzie Double Jump mógłby pomóc. Nie wiem, czy ja to aż tak źle pamiętam oryginalnej klasie, czy te etapy są dłuższe. Właśnie ja z początku miałem lekkiego mindfucka, o co chodzi z tymi rzeczami, ale teraz już widzę. Tam nic nie ma. Czyli są moje ciecze. A, to jeszcze nie jest Mantis. O mój Boże. Tam coś na górze pewnie będzie. Teraz jak tu się wchodzi? Chyba nie tak. Au. Nie jestem pewien, czy starczy mi... What? Co mnie zapiero? Chyba wiem, co mnie zapiero, ale nie podoba mi się to. Tam na górze coś będzie, mnie to będzie zademować. Ja mam żyć? Dwa. Mało. Nie jadę na dół. Nie jadę na dół. Zastanawiam się, czy da się dalej gipnie wskoczyć na górę. W sensie bez żadnych upgrade'ów. Bo zastanawiam się jak przede wszystkim. Oni odczekują, że ja to zrobię. Okej, okay, guess, że tak. To jest po prostu timing, cicho bądź. I tutaj na... Dole nic nie ma. Fuck me sideways. Dobra, gdzie to jest? Idę zobaczyć te części. Bo za dużo widzę jakichś miejsc, gdzie potrzebny jest podwójny dash. Albo przynajmniej podwójny skok. I w ogóle to chcę mieć grę w normalnych 60 FPS-ach, a nie w 30. Kwestionuję dla mnie na hitboxy na tym, ale działają na mało koży, więc nie ma na co narzekać. O, Raiden, doskonale. Zgaduję, że tutaj też muszę go dociągnąć do samego końca. Ah, holy. Przynajmniej banga leci. Coś na dole. Bo trochę wygląda.
Ale nie, to chyba po prostu przepaść. Nie widzę tego. Okay. Siema. Au. Mam dziwne wrażenie, że armor mi wybuchnie. Yep. A idź pan twój. Nie wygram tego. Ops. Tak, myślałem, że te rakietki. Te rakietki da się niszczyć. O. Czy ja mogę po prostu się cofnąć po rzeźku? Jak już zgarnę armorka? Chyba mogę. Zwłaszcza, że nie widzę, żeby armor dostawał do tych drobnych rzeczy. Nie wiem, czy ono się respawnuje, ale zaszkodzić nie zaszkodzi. Żeby znowu nie wpaść się przepaść termodem, bo to była lekka wpadka. Okej, absolutnie się spodziewam, żeby nie było wątpliwości. Ja byłem bardzo blisko. To nie znowu tego samego będą. Skipa. No, wygląda bardzo podobnie tego, co ich trzyma. Chyba. Ale to się jest. Ta, przełącznik. Tam są te kolce wspaniałe. Sami to dajesz podpas. Czyli tutaj mamy tego double air dasha i double jumpa. Nice. To jest ta ocyfra wąsego diabłu. Zostałem zmianowany od dobiny i stwierdziłem, że potrzebuję czegoś innego. Teraz jak to się robiło? Skurwysyństwo. Tam trzeba było dalej przeskoczyć dalej? No daj darmo, miał przez to na myśli. Eee,
To mnie zmemowało, pomijając to, że tutaj mnie gramy moje. W dużym skrócie była kwestia obracania ubów. I obróciłem go w złą stronę, ale byłem pewien, że obracam w dobrą. I to był moment, w którym uznałem, że chyba nie ja na to cierpliwości dzisiaj. Czekam, aż się okaże, że mi despawnowało armor. Jak tak, to chyba będę miał drugi rage quit z rzędu. Tu mogę coś jest? Nie, tylko żyćko. Okej, okay. Tam tu jest. Ach. Czy ja do czegoś jeszcze potrzebuję ten armora, to mnie zastanawia. Pewnie tak. O. Dobra, co tutaj się robi? Na pewno muszę panterz dołem puścić, tylko pytanie co dalej. Bo boję się go tak puszczać tak bez wiedzy. Oh well, YOLO. A, to jest ten segment, kiedy po prostu robimy speed. Kiedy you must speed, o Boże, kiedy you must speed. Ach. Nie! No! O kurwi mnie teraz. Nie jestem pewien, czy mam bardziej samego siebie dość tej gry. Jest to zobaczyło. A! Bo to ma krzyżowe wybuchy. Okej, okej. Okej, okej, okej. Już. Ja wszystko wiem. Zapamiętam cały czas, że mamy double jumpa. To jest chyba największy problem. Czy pan to dostaje to w łeb? Wow. Tu będę za blisko raczej. A, jest fajnie. Fuck me. A nie, to nie było ostatnie życie. Wydawało mi się, że to ostatnie. This is fine. Właśnie dlatego double jump wydaje się być wymagany w tej walce.
Także ma to sens. Z tylko dziś dowiedziałem się, że Twitch nie robi solo bambusów. Aha, no dobrze. A, już widzę. O! Jesteśmy nietechniczni, ma spoko, spoko, cześć sobie. Not even close, zgadzam się. Było to dalekie od bliskości. O mój Boże, to niższe kolce. Dają. A, czyli co mówicie, że chcę wrócić po hardtankę? No dobra, weźmy po hardtankę. To może pójść nie tak. Ej, wypraszam sobie, większość megamendów ma przynajmniej tak ze dwie użyteczne broni na grę. Okej, zastanawiałem się, czy z jakiegoś przekrętego powodu Double Eldash będzie działał na tego, na Raid Armora. Masz... nie? Czemu będziemy dwa Raid Armory ze sobą? Proszę nie strzelać do mojego Raid Armora. A, to sobie skipniemy. O-o. Pamiętacie, jak mówiłem o otrzymaniu Raid Armora? Czy ja znowu będę musiał... Okej, nie będę musiał walczyć znowu z Vile'em. Przynajmniej tyle dobrze. Zatrzymać się na ten... A mi, jeżeli będziemy próbować do Metal Blade, to jasne, że większość broni będzie taka sobie. Ale tak jakby mówić, że jestem biedny, bo nie mam paru miliardów na koncie. Tylko parę milionów. To jeszcze raz. Okej, czyli to niszczę. Nice. Mogę chcieć zmienić brońkę. Jak wrócić do zwykłego Bastera? O, nie, nie chciałem. Tego też nie chciałem. Fuck. Nie wziąłem żyćka, ale przeble. Elmar. To co, zrobiłem to jak ustawę przewiduję? Chyba nie. Chyba to chyba zrobywam. Chociaż... Nie obchodzi mnie to. Halo? Chcę wybrać bankę? No nie mogłem, no i wybrać. Słucham? Nie,
Znaczy, powiem tak, rozumiem, co się stało, ale boli mnie to, co się stało. Razem idę bez tego. Bez Armora. Au. Jedno co mnie zastanawia też to był instakill czy ten? Czy po prostu mnie zabiło? Bo miałem za mało HP. Tym razem nie będę stracał. Jak się wybiera pustą broń? A okej, okay, dobra, już widzę. Trzeba chyba L3 wcisnąć. O Boże, ja mam... Ja mogę zrobić dwa skoki i dwa L-dasze po tym? Jesus. To dużo więcej niż myślałem, że taka mi da. I bossowi się... Pa? To interesujące. Nie myślałem, że bossowi się spamują. Znaczy ma to sens, że czyki w ogóle. Au. Muszę lepiej przeskakiwać. Au. Nie spodziewałem się, że do końca przeleci. Dobra, tutaj niestety trzeba się trochę... Ulala! Na pewno się wydobie, prawda? S? Oj, teraz śmiesznie, że ten, że copybot jest, a nie właściwie panda. Właśnie pamiętam, czy on normalnie ten... czy one normalnie też się zmieniały w copyboty, czy nie? Idę po zemstę. Czy u niego jest coś jeszcze, czego nie zgarnąłem? Bo na pewno zgarnąłem... Co ja zgarnąłem u niego? Zgarnąłem u niego tylko... weapon. W sensie rączki. A domyślam się, że powinien być jeszcze hard tank, bo spodziewałbym się, że... są w każdym etapie hard tanki. Na początku jest jak pierwsza w lewo jedziesz. Nie to lewo. What do you mean? Nie to lewo. Tam wyżej jak jest sekcja. Jak ta. Kurwa! Że tu? Na początku, że tu? Tu jest żyćko. Mówicie, że to tutaj powinno być, czy gdzie? Max góra lewa, okej. Czy jeszcze nie to? Tam coś było. I nie wiem, czy to nie był właśnie hard tank. Dobra, teraz już tylko dojechać do końca. Czy w tej grze są w ogóle subtanki? W etapach? Czy ja po prostu miałem na tle farta, że
albo ich nie znajdowałem, albo były w etapach, w których jeszcze. W których jeszcze nie byłem. Powinny być, okej. Okay. Czyli moje pewnie po prostu są w tych etapach, w których jeszcze nie byłem. Albo jakimś cudem ich nie znalazłem. To też jest opcja. Zbieram tak te chapaki, jakby miały już tego sapnaka, a przydałby się, nie będę kłamał. A co jeżeli to jest? Pod tymi? A, to nic nie ma. Aż tak dobrze to nie ma. Boliście zepsać to New Sunflower to zrobili? Au. No. Ja pewnego nie pożałuję takiego jechania na rympał. Na przykład tu. No, pochłyli mnie. Najlepsze też mam mniej więcej tyle HP, ile normalnie by miał bez ataku. Więc te wszystkie wybrane upgrade'y w tej chwili nie dałem jeszcze je bym chciał, poza tym, że mam double jumpa oczywiście. Jestem bardziej do życia. Witam z powrotem w świecie pseudożywych. Jak tam się żyje po koronacji? Moje double jump to przede wszystkim pomoże mi go w ogóle trafiać, mam wrażenie. Aż to też widzę, że pomaga. O jedno. Proszę nie opinię o tych rzeczy. Ach. No dobrze. A, za szybko. O Jezu! To mnie już trafiło. Fuck. Dostałem fajną torbę. Jeszcze kubek termiczny i konstytucję i pis. To ostatnie, najważniejsze. Nie, o tym razem będzie lepiej, bo ten. Bo mam pełne HP. Chciałbym wiedzieć przynajmniej, że będzie lepiej. Ach. Nie! Ja żyję! Samo to, że double jump pozwala nam go atakować jest duże. Au. Ach. Tam mnie nie trafia.
No błagam. O. Czy B? Czemu się Vermilion? O. Wyjtował w kosmos w przepaści. Luna, to ja ci mogę powiedzieć. Za moich czasów nazywałeś to poniedziałkiem. No dobrze, zobaczmy tego przeklętego Montisa, na jakiego tak narzekaliście. Bo sobie są ładnie zanimowani, ale zdesignowani są bardzo nieprzyjemnie. W sensie walki na pewno są zauważalnie cenniejsze niż były w oryginale. I to nie dlatego, że mechaniki są jakieś inne, tylko po prostu bossowie są zaprojektowani tak, że są cenniejsi. To na pewno. Oczywiście, że jeszcze bywałem. To na górze nic nie było, z tego co pamiętam. Ach. I to na dole też nic nie było. Tu na górze nic nie było. To się po prostu niszczy. Przećku. Nie pogadzę absolutnie żadnym brzyskiem. Zostawcie mnie! Chciałem zapytać, co im zabiłem, ale i jeszcze po prostu dałem się złapać. Au. Chciałem przestać robić głupie rzeczy. A czy to się aktywuje broń tego? Diabolta? O, jeszcze nie powiecie, że tak się normalnie, legitnie hard tanka tutaj zdobywa, co nie? Ja tego nie będę komentował. Dla własnego dobra nie będę tego komentował. Chodzi się dzipsu jego. Taki mój zawód. Co gorsza, mogę to powiedzieć w 100% nie ile niż, nie? Nie, to ten double jump, double dashem jest strasznie silny, mam wrażenie. Jacek. Pochwaliłbym się kiedyś tym kubkiem, ale nie jestem pewien, czy mogę. Tak na wizji. Że się zmieszcza. Czy to coś jest? Nie, tu nic nie było. Ja się na czymś tutaj wyjebałem, z tego pamiętam. I teraz tak, tu na górze nic nie było, a tu na górze była śmierć. Znaczy na dole. Bo tutaj ostatnio spadnę na dół. Aha. Hello. Nie podoba mi się to, co widzę. Biorąc pod uwagę, że całkiem niedawno to coś mnie kompletnie zwanshotowało, to możecie mi się nie dziwić, że mi się to nie podoba. Mm.
wykawcie mnie, żeby zostać produktywnego. Ale nasz mojego streamerz to nie jest produktywne. Bloody pass, huh? Heal damage taken by hitting the same enemies. No, dawaj. Czyli jeżeli dobrze rozumiem zabicie przeciwniku, będę się leczał. Doskonale. Tu na dole coś może być, ale najpierw chcę zobaczyć, może być coś na górze. Nie. Tak jak zrobiłem tu tą mniejszą część, teraz zobaczmy jak wygląda łatwiejsza część. No to się powinno jechać. Chyba tak. O, well. Au. Tam na górze coś było, prawda? Tam na górze coś było i ja powinienem po to wrócić, prawda? Czy nie? Powiedzcie im, proszę. Proszę o odpowiedź na to pytanie. Chyba nie. Ja nie wiem. Tylko te. O, okej. To teraz zobaczmy, co jest śmiesznego z Mantisem. Jakby fan nad samą sobą w ich czasie zwykłym. Jesteś Maverickiem. Nie, ty jesteś Maverickiem. Jada, jada. O. Oh. O, oh, kolego! O, kurwa. O, ten ko... To jest tańcuk. O, fajnie. Fajen. Wygląda fajnie. Znaczy mam chyba pomysł. Ale muszę to przetestować, jeżeli dojdę do wydajwa znowu. Też sądziłem! A min widać jak te cięcia idą. Więc wydaje się to najosądniejszą opcją. Nie wiem, czemu na to nie wpadłeś, zwłaszcza, że to jest dość mocno widoczne, jak to trzeba robić. To, że wciąż jest to precyzyjne, to jest zupełnie inna sprawa. Bo trzeba skakać w odpowiednich miejscach. Cześć, Maciej. Aczkolwiek nie powiem, obejrzenia są całkiem zdrowe. Jak tam bossowie są bardzo interesujące póki co, to ci mogę na pewno powiedzieć. Zresztą chyba widzisz jak zabawny jest kolega Mantis. A nie, w tę stronę. A kurwa. Overdrive Pandy w oryginale mógł być instakillem. Albo zadawać te rzeki już do niego po raz pierwszy, to ten, to umiesz.
Znaczy to już nawet nie chodzi o to, że jest szybki, tylko kwestia, że trzeba bardzo cennie skakać. Ej, ej, ej. To był ciekawy grab. Ała. To był znowu ciekawy grab. Goddammit. Fuck. Wtedy boss. Pobiłem. Teraz pobiłem pandę i. Jak on ma? Pandę i gigabota. Gigabot jest paskudny w tej wersji. Ja tak to myślę, to nawet nie czuję, żebym potrzebował jakoś bardzo tego double jumpa, który mam. Żeby pobić Mantisa. W sensie nie czuję, żeby on był konieczny do unikania tych jego śmiesznych cięć. Ułatwia, ale nie jest potrzebny. Fuck. To było ostatnie życie, prawda? Nie, jeszcze nie. To jest ostatnie życie. Nie rozumiem, jak działa regen. Jako BRW to mogę atakować przeciwnika, żeby sobie odnowić część tych hapeków, które straciłem. Nie całe, ale część. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Nie pamiętam, że bossy w oryginale absolutnie nie byli tacy trudni. Ba, tym razem się udało. Przy czym w oryginale bardzo często mam wrażenie, że gra była trywializowana przez istnienie tego. Przez istnienie Diglave'a. A tej nie mam zero niestety. Muzyka? Nie, nie. Muzyka jest z oryginału czysto wzięta. Żeby nie było, odpaliłem to X8 głównie dlatego, że Tate mnie bejcił, że o, Mantisa się praktycznie nie da uniknąć. Więc stwierdziłem, że bet. Dobra, gdzieś szybko wyjebkę by wypadało wyliczyć. Gdzieś najszybciej można wyjebać? Rustera chyba. Znaczy nie, absolutnie, nie wydaje się, tylko to jest na zasadzie, że Tate powiedział, że dosłownie się nie da tego uniknąć. Więc uznałem, że no raczej nie zrobiliby czegoś takiego, jak nie da się uniknąć. Bo ja nie będę wmawiał, że jest... Ale to jest ten... Myślałem, że da się tutaj po prostu spaść i zabić. Oh well. Dobra, tutaj mogę się zabić. Miałem ostatnie życie, więc dlatego chcę się wejść. A gdzie dalej będzie rozsądnie? To nie... What? Czekaj. Czy ja dostaję pełne życie, jak zacznę nowy etap? Ej? Nie będę... Spoko. Absolutnie zrozumiałe. Czym się... Te organy jak coś to można zniszczyć, tylko... Nie wiem czym. Nie. Ewidentnie nie.
A jeżeli się da, to Ben Okeniam. Wow, to było niebezpieczne. A weź. Oszczędzę sobie zachodu ze spadającą platformą. To jest żyćko. Akurat na to jedno kiedy straciłem bez celu i bez powodu. Tam nic nie widziałem, żeby miało być. To nie, to nie. Cały czas wygląda jak jakieś takie ściany, które dałoby się czymś spalić najlepiej. A jednocześnie podobno nie potrzeba backtackingu, więc raczej nie potrzebuje broni do stela tutaj. Więc możliwe, że one po prostu są tak zaprojektowane, żeby tak wyglądały. Ach. Aha. Dobra. This is fine. Nie, to było trochę niebezpieczne od Glenolaj. Tutaj Eldash, tu Eldash. Eldash dla bezpieczeństwa. To nic nie ma. Tutaj pewnie coś. A, dopiero tutaj spoko. Tu było bezpiecznie w takim razie. Czym to się wysadza? To jest pytanie. Powiedzcie mi proszę, czy ja to mogę już wysadzić, czy nie? Nie, okej. To nie próbuję nawet. Byłem pewien, że to mnie zabije, szczerze mówiąc. Tam na górze coś będzie. Aż mnie to teraz przecinki te DNW. Jo! Zawsze. Mogłem wziąć tego nieco perfektnie. Ktoś też mówił o broni tego Gigabolta. Raczej nie w ten sposób. Ej, ale z drugiej strony ja to wyłączyłem jakoś. To wygląda jakbym to wyłączył. A! Muszę spróbować jeszcze raz. Sprawda będzie odrobinę frustrujące, że muszę znowu ten kolczasty segment cały przejść. Chwila. Muszę zerknąć. Okej, czyli to wyłącza po prostu. Okej. Muszę zapamiętać, że broń Gearbolta wyłącza te laserki. Nie, spadacz będzie mi to jakoś bardzo potrzebne, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Bo wiecie, może wiesz, że tam po prostu w tej chwili nic nie ma. Ale to mówię, chcę sobie przynajmniej zerknąć. Czy aby na pewno? Nie możesz robić kolców. Mogę. Ale to wymagałoby zbyt dużo myślenia. Oczekujecie ode mnie myślenia? To był wasz pierwszy błąd. Mamy jeszcze takie sytuacje jak ta tu. Nie wiecie co? Ja nie będę tego próbował. Pod
that's how dashing invincibility to enemy attacks but only way on the ground. Czy ja muszę to wejść, żeby to wgadać, czy nie? Pewnie muszę. Bo w idealnym świecie wolałbym tego nie ekwipować w tej chwili. Musisz, fuck. Znaczy, są sytuacje, w których to jest upgrade, ale raczej rzadziej niż częściej. Dobrze, nie? Między etapami to wiem, tylko tutaj jest jeszcze wciąż dość dużo segmentów, gdzie wydaje mi się, że mógłbym woleć używać podwójnego Eldasha. Po prostu. Czemu się ona. Czy zrobili tutaj po prostu segment ucieczkowy przed bossem? Ewidentnie. Chyba nie mam jego słabości, right? Ale kopię. Ale na kurwa. Nie pamiętam słabości w tej grze. Bo nie ci to zesłanie. Wow, to było. Dobra, on teraz chyba ściany będzie? Tak, będzie ściany. Niszczą. To się może akurat przydać. Jeżeli będę pamiętał, żeby tego używać. Fuck, bo na hita. Znaczy na hita no zwanym baserem. Nie no, to jest sytuacja, w której te nogi nie są aż takie złe, I guess. Jeżeli dobrze się wytajmuje, Dasha. A propos. Czuję się, jakbym grał tak solcy. Nice. I mówicie, że to jest jeszcze item. But why? Pewnie mi jeszcze powiecie, że to jest subtank, prawda? Powiem tak, jeżeli tam jest subtank, to nie wykluczam, że chciałbym po niego iść. Jeżeli to jest E-tank, to mogę mieć potężnie wyjebane. Odpalę sobie tego. Jest to subtank. I want to fucking die! Czułem się sobie. Ja spróbuję jeszcze tego i ten. I też będę kończył na dzisiaj.
dziwne uczucie, kiedy nagle ten etap nie jest tym. Nie jest po prostu light chase the etap. Oh, goddammit. Ja tu wejdę, czy wam się podoba, czy nie? Nie zmieniłem części, pojebie mnie. O, ale przecież to nie jest tak, że nie wiem, potrzebuję na przykład podwójnego dasza czy coś. Prawda? Chujo. Oddawaj miłego Lightchasera, chujo. Tam coś jest pewnie. Powiem tak, nie będę absolutnie zdziwiony, jeżeli tam coś będzie. A do tego będzie im brakować raczej tego. Tych podwójnych dasza. Masz fire dasza. Nie jestem pewien, czy on by nikam wystarczył. Ale tak. Chyba, że ten fire działa do góry. Mogę zerknąć zawsze. Ale już on jest krótki. A, okej. Okay. Nieważne. Nic nie robiłem. Jak to działa? Efekt. Tak to na pewno, nie? Nie jestem w stanie go dobrze wyczuć. Pojebie mnie teraz. Dobra. Oh no. Nie. Nope. Wystarczy na dziś. Nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wsiadę ten. Wsiadę, ale nie będę batem twórki. Chyba, że też mnie część sesują. A ten mówię, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie, pa. Cześć.